Jak pokazać całemu światu, że nie znasz się na kuchni włoskiej, nie mówiąc, że nie znasz się na kuchni włoskiej? Proszę bardzo. Kacie, pewnie to nie tylko makaron, ale też faszerowane jaja na twoje wielkanocne śniadanie. Jajka wkładamy do lekko gotującej się wody i gotujemy przez 12 minut. Doczekaliście się i tym razem telefon też dał nura? Przez ten czas na suchej patelni prażymy ziarna czarnego pieprzu, aż będą aromatyczne i rozgniatamy je w moździerzu. Jajka studzimy w wodzie z lodem, obieramy i kroimy na pół. Żółtka wrzucamy do blendera i dodajemy majonez, opcjonalnie oliwę truflową, sól, pieprz i pecorino romano. Blendujemy to na gładki krem i przekładamy go do rękawa cukierniczego. Końcówkę odcinamy i faszerujemy jaja aż po brzegi, a nawet bardziej. Żeby stabilnie leżały na talerzu, możecie odkroić kawałek spodu. Przed podaniem posypujemy je większą ilością pecorino romano i czarnego pieprzu. No i wychodzi na to, że... Właśnie carbonare nazwał cacio e pepe. Ciekawy jestem, czy upadnie jeszcze niżej, bo to jest po prostu już tragikomedia, co on wyprawia. Buongiorno, come stai? Mam nadzieję, że wszystko w porządku u was. Jesteście zdrowi i gotowi na nowy film. Jeżeli tak, to lecimy z nim. Dostawałem masakrycznie dużo powiadomień, że zobacz, co ten Fox zrobił. Matko jedyna, nigdy chyba jeszcze tyle tych powiadomień nie było na moim kanale, więc szczerze powiedziawszy, tylko początek obejrzałem. To dla mnie już było wystarczające, żeby określić ten film. Postaram się wam dokładnie wytłumaczyć, co, dlaczego i dlaczego tak, a nie inaczej komentuję Foxa. W przeciwieństwie do Okrasy, Ogińskiego, Pascala i innych cudów, niewidów tej platformy. Gotowi? To nie przeciągajmy. Vai andiamo! Dzisiaj wyczekiwany przez wielu odcinek o carbonarze, w którym postaram się wam pokazać mniej więcej moje podejście do tego tematu. Najpierw polecimy trochę po klasycznie, a potem wam pokażę kilka wariantów alternatywnych oraz bardzo alternatywnych, jak to zrobić najlepiej, gdyż moim zdaniem nie ma sensu, albo nie ma potrzeby może bardziej tak, robić tego w sposób tradycyjny, gdyż jest zbyt mało kontrolowany względem tego, co można uzyskać, robiąc wersje alternatywne. No i tutaj zatrzymajmy się na chwileczkę. Nic złego tutaj nie powiedział. Co powiedział dokładnie? Że zrobi klasyczną wersję, okej, i zrobi alternatywne wersje carbonary. Z tym też nie ma żadnego problemu. Nie twierdzi, że alternatywne są klasyczne, że we Włoszech tak się robi, że Włosi tak robią. Nie okłamuje ludzi. Teraz porównajcie wypowiedź Adiego versus Okrasy, Pascala czy nawet Ogińskiego. Czy jest różnica? Oczywiście jest bardzo duża. Ale też jest jedna rzecz, z którą się nie zgodzę z Adim tutaj, że robiąc carbonarę klasyczną masz mniej kontroli. Nie do końca tak jest. Jeżeli robisz krok po kroku, tak jak na moim kanale możesz to widzieć, to twoja carbonara zawsze się uda. Nigdy nie będziesz miał frittatę carbonarę, jak to ta osoba robi i nie potrafi zrobić carbonary. Idziemy dalej. Przekonacie na własnych oczach, że tak po prostu będzie łatwiej. No też chyba o to chodzi w kuchni, żeby było łatwiej, a nie trudniej. Więc dla tych, co się spinają na temat carbonary, zapraszam na inne kanały, a ci, którzy mają trochę dystansu i cierpliwości do mnie i do ogólnie kuchni włoskiej, zapraszam na odcinek, lecimy. Szybki skrót odcinka, będzie łącznie 4 carbonary. Pierwsza, klasyczna, że zabieramy się do roboty. Podstawą klasycznej, tradycyjnej carbonary jest oczywiście guanciale. To jest taki boczek suszony. Widziałem oczywiście, Adi, że poprawiłeś to w swoich komentarzach, z czego się bardzo cieszę. I jeszcze powracając, co powiedziałeś, że jeżeli ktoś ma dystans, okej, więc jest spoko to, co powiedziałeś, nie ma się czego doczepić. Nie mamy co krytykować, bo wyraźnie powiedziałeś, co będziesz robił, jak będziesz robił. Mimo że z tobą się nie zgadzam, że tamte są łatwiejsze w zrobieniu, wracając do guanciale, oczywiście, tak, guanciale to jest policzek, w Polsce bardziej
znane jako podgardle. Tutaj chciałbym tylko tak na szybko poruszyć, że w kawałku jest najwygodniej. Nie kupujcie cienkich paseczków, bo to będzie bez sensu, to wam się wysmaży na skwarki. Potrzebujecie raczej grubego kawałka. Jeśli nie będziecie mieli tego, ewentualnie możecie to zastąpić pancettą, ale pancetta jest równie trudna w znalezieniu, zwłaszcza w takim kawałku. No różnica między pancettą a guanciale jest właśnie to, że pancetta jest boczkiem, a guanciale jest policzkiem, więc i zupełnie inaczej, inną metodą jest robione. Jak nie możesz znaleźć guanciale pancetta, to można zastąpić, ale to już nie będzie taka klasyczna wersja carbonary. Mojego doświadczenia to jest tak, Carrefour, w Carrefourze macie takie kawałki, w Makro macie takie kawałki, więc to są dwa miejsca pewne, to jest Carrefour oraz Makro. Pozostałe to już up to you, musicie znaleźć, jeżeli macie jakieś... lub internet. Lokalne hurtownie włoskie to tam będą, ewentualnie Allegro też sprzedają, ewentualnie jakieś inne tego typu specjalistyczne sklepy, ale zwykły boczek też się nada. Wiem, że to będzie zupełnie inny smak, ale za chwilę wam pokażę. Nie do końca, to już oczywiście nie będzie carbonara, ale z blachu lachu, jak już nie ma nic innego, to oczywiście można. Zobaczymy, co ty wymyśliłeś. Jestem bardzo ciekaw na twój pomysł, Adi. Co można zrobić ze zwykłym boczkiem w kawałku, nawet z Lidla, takim zwyczajnym? Co można z nim zrobić, żeby przypominał guanciale? Ale to o tym za chwilę. Najpierw przygotujmy sobie bazę prawdziwego guanciale włoskiego. Dobra, kroimy sobie guanciale. Najpierw ciekawostka. Jak kiedyś mieliście włos w jedzeniu, to przy guanciale macie zawsze. Odkrajamy tą skórę, bo ona nie jest potrzebna do niczego. Jak macie jakiegoś amatora skórek, to... skórę zawsze odkrawamy, jak chodzi o guanciale. Nie używa się. Oczywiście możecie użyć, żeby jeszcze więcej tego tłuszczu wytopić. Okej, tak, fakt, ale zawsze starajcie się odkrawać, bo to później będzie taki chewy, gummy, nie wiem jak to po polsku dokładnie powiedzieć. Możecie mu podarować w prezencie. Ten tłuszcz oczywiście możecie sobie wytopić, żeby się nie zmarnował. Tak przygotowane guanciale kroimy sobie w kawałki takiej wielkości. I teraz te kawałki... to już zależy od was, w jakie kawałki kroicie same guanciale. Najlepiej w tę stronę i takie paski smażyć. Bo wtedy ze smażeniem wyjdą wam takie fajne skwarki idealnej wielkości. Ja też... i wszystko jednocześnie się usmaży, więc nie musicie się martwić, że coś wyjdzie nierówno. Lubię to jeszcze dać na pół, bo to zależy też od tego, jaki wam się trafi kawałek, bo czasami jest tak, że tylko tłuszcz zostaje, a tu na przykład mięso, no to wtedy bez sensu, ale ten jest w miarę równy, więc można spokojnie tak zrobić. Dobra, kolejny krok to wytopienie tłuszczu. Niezależnie od wersji przepisu, którą wybierzecie, za każdym razem pierwszy krok jest ten sam, czyli wytopienie tłuszczu w garnku lub patelni. Jeśli chodzi o wytapianie, wystarczy sucha patelnia, mały ogień i to się będzie powoli wytapiało, aż się z tego zrobią skwarki, jakieś 15-20 minut. Możecie lekko zwiększać ogień i pilnować, ale to się wam, żeby wam się nie przypaliło. Przechodzimy do tematu jajek, a dokładniej żółtek. Jak wiecie, bazą carbonary jest żółtko. Niektórzy dodają też całe jajko. Są różne szkoły, ja jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby nie dawać białka, tylko samo żółtko. I teraz cały trik w robieniu... zależy od was. W Rzymie wygląda następująco. Połowa Rzymu dodaje tylko żółtka, druga połowa Rzymu dodaje żółtka plus jedno całe jajko. Up to you. Wybierzcie, wypróbujcie, spróbujcie, która wersja wam lepiej smakuje. Carbonary polega na tym, żeby jajko podgrzać na tyle, żeby było zemulsyfikowane, żeby wytworzyło fajny sos, ale nie za mocno, żeby się ścięło. To jest bardzo chyba proste do wytłumaczenia. Temperatura ścinania się białka to jest tam 60 parę stopni, a temperatura ścinania się żółtka jest bliska 80 chyba 5. Okej, podszedłeś do tego bardzo scientifically, lecz powiem bardzo prosto. Jeżeli dodacie do tej masy jajecznej gorącej wody z makaronu plus jeszcze trochę gorącego tłuszczu z guanciale, to wam nie ma prawa się ściąć sos jajeczny. Zawsze na 100% wam wyjdzie. Dlatego mówię, to danie jest tak wdzięcznie, że jak dokładnie wiecie, co zrobić, no to zawsze wam wyjdzie. ...czy 82, więc dużo wyższa, dlatego samo żółtko będzie łatwiejsze w kontrolowaniu niż z białkiem. To jest też ważne pod kątem salmonelli, oczywiście, tylko tak szybko nawiążę właśnie, że z mojej strony, czytałem nawet o tym artykuł, że ryzyko jest zawsze, nawet jeżeli prawidłowo wykonacie carbonarę i ona będzie miała 85 stopni, zbyt krótki czas ingerencji tej temperatury w żółtko, żeby w 100% nas zabezpieczyć przed salmonellą. Najbezpieczniej dlatego według mnie jest zawsze, w razie czego we wrzątku przez 10 sekund każde jajko w skorupce wypali. Można, lecz mnie na Węgrzech czy we Włoszech
uczyli, żeby po prostu jak kupisz jajka, w gorącej wodzie wymyć, umyć i tyle. To nie jest jakiś rocket science. Bo to zminimalizuje nam to ryzyko. Wiem, że nie tylko w skorupce są te bakterie, ale w większości przypadków jednak to jest skorupka. Dlatego polecam taki patent, niezależnie w jakiej formie będziecie robili tą carbonarę. Guanciale nam się wytapia, a my w tym czasie przygotujemy alternatywną wersję, o której mówiłem we wstępie, czyli zwykły boczek wędzony. Okej, jestem bardzo ciekaw, co zaproponujesz zamiast guanciale. Bardzo ciekawy pomysł, dlaczego nie zobaczyć. Chłopaki, zrozumcie, nie skłamał, że tak robią Włosi. Nie skłamał, że to jest klasyczna wersja carbonary. Adi doskonale wie, która jest oryginalna i jedyna carbonara we Włoszech. Spokojnie. Tu trochę też chciałbym go w obronę, chociaż nie potrzebuję, żebym go wziął w obronę, lecz wielu źle zrozumiało to, co chciał zrobić, jak chciał zrobić i co chciał wam pokazać. Dzisiaj we Włoszech, w Rzymie zwłaszcza, carbonara osiągnęła swój szczyt. Już nie da się jej bardziej zmienić, bo nic lepszego nikt nie zaoferuje jak guanciale, czy właśnie jajka. Bo to ze śmietana to już było, boczek był, ścięte jajko było i wszystko Włosi odrzucili, bo było jednym wielkim gównem. Dlatego wygląda teraz carbonara tak, a nie inaczej. W chwili obecnej bardziej ścigają się kucharze rzymscy i włoscy, kto zrobi bardziej kremową carbonarę. I tu każdy próbuje jakąś nową technikę, starą technologię w kuchni odgrzebać, żeby była jego carbonara najbardziej kremowa. Polski, że tak powiem, koper włoski, nasiona, biały pieprz, jeżeli macie to gruby, ja nie mam, więc daję cienki, że tak powiem, nasiona kolendry i więcej soli oczywiście, bo guanciale jest słone. Okej, brawo, no brawo. Powiem, że robisz naprawdę dobrą robotę, Adi. I muszę przyznać, że zaciekawiłeś mi tą. Oczywiście, chłopaki, żebyście zaraz na zawał nie zeszli. Doskonale wiem, to nie jest carbonara. To jest alternatywna wersja, którą Adi sobie wymyślił. Na moim kanale też możecie znaleźć alternatywną wersję bolońskiego, któremu wy nadaliście nazwę. Teraz to rozdrabniamy. Odrobina jeszcze czarnego pieprzu, żeby to podkręcić. Ten miks przypraw to jest... Możesz jeszcze trochę ostrej papryczki dodać. Przykładowy. Podejrzewam, że każdy robi inaczej. Ja czytałem, że mniej więcej takimi przyprawami się przyprawia guanciale, ale być może jeszcze się robi to innymi. Na pewno się to robi też innymi, ale pachnie bardzo, powiedziałbym, włosko. Dla mnie ten będzie ok. I teraz to powoli wytapiamy. Ale że jest dość sucho, to dodam odrobinę oliwy. Trochę taki cheat będzie. No dokładnie, do boczku trzeba dodać, bo nie jest tak tłusty jak guanciale. Można najpierw było wytopić trochę tłuszczu, ale ja chcę, żeby te smaki się już mieszały. Po kilkunastu minutach i troszkę mieszając oczywiście, bardzo żeby się ładnie. Nic nie przejerało, tak to wygląda, zobaczcie. Bardzo ładnie wygląda, Adi. Nice! Się tłuszczu wytopiło, to jest właśnie guanciale. Ono się z tego powodu właśnie najbardziej nadaje, bo jest mega tłuste. Te skwarki są bardzo takie, bym powiedział, miękkie w środku, a z zewnątrz chrupiące. Co jest na boczku zwykłym ciężko uzyskać ze względu na to, że troszkę inaczej jest robiony. Suszenie jednak zmienia jego troszeczkę strukturę. Pachnie bardzo ładnie. Teraz dla porównania, powiedzmy domorosły boczek do carbonary z przyprawami. Pachnie trochę inaczej i troszkę inny mix przypraw niż to, ale jest jakiś tam, zobacz Mati, porównaj oba. To z tym. Ogólnie jakiś tam wspólny pierwiastek jest, nie? No tak, jak najbardziej, ale tutaj te przyprawy mocno czuć, nie? Tak, ale tu będzie bardziej właśnie trochę w innym kierunku, ale też nadal włoski, nie? Więc można w ogóle nie używać tych przypraw, ale moim zdaniem lepiej trochę ich dodać. Na pewno soli, bo guanciale naprawdę jest słone, dużo bardziej niż zwykły boczek, więc... Nie, główny... To może być ciekawy smak. Tak, główna przyprawa, która robi największą robotę, to oczywiście sól. Kolejny krok to oczywiście wyciągnięcie wszystkich kawałków guanciale i oddzielenie, tak żeby mieć oddzielnie tłuszcz i oddzielnie parki. Pozostając w temacie wytapiania guanciale, polecam robić to co ja, czyli jeżeli kupujecie kawałek, to wytapiacie go w całości i to co wam zostanie, to sobie mrozicie w ten sposób z tłuszczem i potem wyciągacie to, macie tłuszcz gotowy do carbonary. Podstawą sosu do carbonary nie ma żadnej śmietanki oczywiście, tylko ser, najlepiej pecorino, bo jest bardziej słony od parmezanu, ale możecie oczywiście użyć parmezanu, grana padano, albo wymieszać w ogóle, polecam sobie wymieszać pecorino na przykład z parmezanem, też fajnie wychodzi. Tak autentycznie to... Powiem tak, autentycznie jest tylko i wyłącznie pecorino romano dla turystów, którzy są miękkimi fajami,
Włosi poszli na rękę i do pecorino romano trochę parmigiano reggiano dodają, żeby zmiększyć, nie wiem czy poprawnie to powiedziałem, tą słoność z pecorino, ale oryginalnie tylko i wyłącznie oczywiście pecorino romano, jak to w większości daniach w Rzymie się robi. Z tego co pamiętam, to używają tylko pecorino, ale mówię, tutaj nie jesteśmy kanałem o włoskiej kuchni, więc nie spinajmy się. Brawa dla ciebie, Adi. I tu następny punkt. Drugi bardzo ważny składnik to pieprz świeżo mielony. I to są dwa główne składniki oprócz żółtka. Żółtko jest trzecim i to jakby w połączeniu z... Oprócz jajka, bo wiemy, że no połowa Rzymu, no to nie jest taka mała liczba ludzi, którzy dodają całe jajko. Dawniej, oczywiście w dawniejszych czasach, jak się nic nie marnowało, dodawało się tylko i wyłącznie całe jajka. Ale to dawno, dawno, dawno tam. Sosem i z guanciale robi całą wystarczającą rzecz. No i oczywiście troszeczkę wody z makaronu. Ale to jest koniec. Więcej nic nie dodajecie. Więc za chwilę będziemy po kolei robić różne warianty, żebyście zobaczyli, co ma na co jaki wpływ. I która opcja jest dla Was najwygodniejsza albo najbezpieczniejsza. Parę słów o makaronie. Który jest najlepszy do carbonary? Jeśli chodzi o typ, klasycznie oczywiście było spaghetti, czyli zwykłe spaghetti. Zobaczcie. Brawo, Adi. Następne brawa dla ciebie. I tu widać, że no Adi ogląda jednak moje filmy, bo zwróciłem uwagę, że używa złej jakości makaronu i zobaczcie. Zmienił na dobrej jakości makaron? Zmienił. Można? Można. Brawo. Jeśli chodzi o bardziej nowoczesne podejście, wszyscy używają rigatoni. Rigatoni to jest taka rurka w takim kształcie. Jeżeli nie chcecie używać zwykłego spaghetti, polecam też na przykład linguine, nie wiem jak to się czyta, linguine. To jest takie szersze spaghetti. To spaghetti, zarówno jak i to rigatoni, jest nieco jaśniejsze niż makaron, do którego jesteście przyzwyczajeni. Z tego powodu, że są robione technologią o nazwie trafilata al bronzo, co oznacza, powiem to poprawniej, trafilata al bronzo. Dlaczego taka nazwa? Bo one są robione w matrycach z brązu, z mosiądzu chyba dokładnie to się tłumaczy. Są robione wolniej niż klasyczny makaron. W dużym skrócie mają chropowate pory. Jak się przyjrzycie do tych tekstury, one są bardzo chropowate jak pumeks. I dlaczego taki pumeks jest tutaj pożądany w przypadku carbonary? Gdyż sos, który jest taki właśnie a la śmietanowy. Nie tylko w przypadku carbonary, ale wszystkich dań włoskich, które mają w sobie makaron. Tu nie ma śmietany, ale taki kremowy sos. No to kremowy sos idealnie się czepia właśnie takich porów, bo nawet po ugotowaniu te pory zostają i pasta po prostu trzyma się sosu. Ale jeśli użyjecie zwykłego makaronu, to naprawdę się nic nie stanie, więc nie spinajcie się. Jaki makaron macie, taki użyjcie. W naszym guanciale domorosłym tłuszcz się wytopił, więc go oddzieliłem na sitku, żeby ten nadmiar przypraw usunąć. Wyciągnąłem, został taki tłuszcz, lekko zaaromatyzowany. Zobacz, jak smakuje boczek. No ma więcej smaku niż zwykły, więc zawsze to jest jakiś patent. Na pewno grubiej krójcie, bo Wam wyjdą takie mikroskwareczki. To akurat był gotowy, pokrojony. Przepraszam za to. Wersja pierwsza, tradycyjna, czyli trzy żółtka. Do tego spora ilość pecorino. Ma wyjść taka pasta. I teraz dużo pieprzu. I teraz tak, tu jest ugotowany makaron, tu jest sos, tu jest woda z makaronu, tu jest gorąca patelnia z odrobiną tłuszczu, tu jest tłuszcz z guanciale. Dodajemy trochę tego tłuszczu jeszcze. To ma być gorące, ale też nie za gorące, nie? Też nie może być zimne. Teraz wrzucamy trochę wody, dodajemy gorący makaron i teraz wrzucamy, i tu musimy bardzo szybko działać, bo to się zetnie, więc... Błagam, nakładajcie to łyżką, nie widelcem. Jeżeli gorącej wody dodalibyście do żółtek, to wtedy nie musielibyście się martwić, że Wam jajko się zetnie. Takie to proste, bo przygotowujesz same jajko na to, że będzie tam gorąco i wtedy nic się Waszemu jajku nie stanie. Nawet dodać możecie trochę, jak mówiłem, gorącego tłuszczu i macie gwarancję, że Wasza carbonara zawsze doskonale wyjdzie. Teraz to ładnie mieszacie. Jak dacie za dużo wody, to Wam się nie zetnie, ale będzie zbyt rzadkie. Jak dacie za mało, to Wam się jajka zetną. Trochę guanciale. No i nie jest tak bardzo kremowa jak moja. Najważniejsze to pilnować, żeby się nie ścięło. To jest najgorsze, co możecie zrobić. Jak Wam wyjdzie za rzadkie i będzie płynęło, no to możecie to powoli na bardzo wolnym ogniu podgrzewać i to się zredukuje, tylko bardzo powoli. A jak dacie za mało wody i będzie za gorąco, to spieprzycie, więc lepiej zawsze pójść w tę stronę, czyli za rzadko. Okej, carbonara
udana, jak to w Twoim wypadku bym się zdziwił, jakby się carbonara nie udała, klasyczna. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak bardzo kremową można zrobić, to linki do mojej carbonary będą poniżej i możecie porównać, która bardziej Wam podchodzi. W dzisiejszych czasach w Rzymie już bardziej się ścigają o to, żeby carbonara była bardziej kremowa niż to, żeby coś dodać, coś odjąć. Powoli podgrzewać, kontrolować, wyjdzie ładny krem. Jeszcze parę skwareczek na górę, więcej pecorino, świeży pieprz. I proszę bardzo, klasyczna, zwykła carbonara. W sumie jak mamy tutaj chyba z 5 pozycji dzisiaj, to nie wiem, czy próbowanie jest tutaj wskazane, bo nie mamy czasu. Bo odcinek będzie trwał 2 godziny. Carbonara jak carbonara, no dobra. Trochę za mało sosu mi wyszło, ale dobra. Cholesterol będzie w normie, na pewno. Jednak sos jest. Na dole. Sposób numer 2, który udowadnia tylko, że nieważne jak, ważne, żeby finalny efekt był dobry, więc niezależnie, którą wersję wybierzecie, to... Nie do końca, ale okej, lecimy. Jest git i nie przejmujcie się tym, co inni gadają, bo pieprzą głupoty po prostu, bo im się nudzi. Najważniejsze jest, żeby carbonara wyszła dobra. To jest chyba punkt, do którego powinniśmy dążyć. Zatem, 3 żółtka i zrobimy teraz wersję trochę klasyczną, ale troszeczkę inaczej robioną. Żółtka i pieprz tak jak poprzednio, pecorino tak jak poprzednio. Trochę wody z makaronu. Wjeżdża blender. I teraz zmiana. Ciepły olej. Wyszedł nam taki trochę rzadki majonez. Więcej dam jeszcze pecorino. Ponownie ciepła ta patelnia. Gorący makaron. Dobra. O tym właśnie mówiłem, tak? Gorący olej do pasty jajecznej plus woda i jajko Wam się nie zetnie. Okej, tu blendera użył. Spoko. Można i tak. Skwary. Teraz te polskie, powiedzmy. Bardzo spoko wyszło, tak? No jak widzicie, jest pięknie, kremowe, nic się nie zcięło. Bo pamiętajcie, nie zostawiajcie. I widzicie, tak jak mówiłem, olej, woda do żółtek i bardziej kremowo wyszło. Taka to magia. Tego na ciepłej patelni, bo zaraz Wam się zetnie. Możecie to sobie zawijać, jak Wam się podoba. Że mamy dzisiaj dużo makaronów do zrobienia, to nie będę się tutaj za bardzo w cyrkowca bawił, proszę bardzo. I teraz do tego nasze domorosłe guanciale na górę jeszcze. Jak widzicie, kremowość jest ta sama, nawet jest bardziej napowietrzona dzięki blenderowi. Bym powiedział bardziej kremowa, czy dzięki blenderowi? Bym tak nie powiedział, ale okej, niech już będzie. Odrobina pecorino na górę i grubego pieprzu. I proszę bardzo, blendowana carbonara. Tradycyjna, lekko zmieniona. Dobra, to teraz powiedz szczerze. No nie tradycyjna, bo jest boczek, więc... Tak jak na samym początku powiedziałeś, alternatywna. To tak, ale nie tradycyjna. Rzecz, jakbyś to zjadł i nie wiedział, że to jest na polskim boczku, czy byś poznał? Nie, to jest nie do wyczucia moim zdaniem. Oczywiście, że można poznać. Powiem tak, jestem bardzo doświadczony w tym i da się rozpoznać. Obojętnie jak doprawisz boczek, da się rozpoznać, czy to jest guanciale, czy to jest boczek. Na moim poziomie... Dla mnie jest tak samo dobre jak poprzednie. Sposób trzeci jest podobny do poprzedniego, jeszcze bardziej kontrolowany. Wymyślił to pewien Włoch z Rzymu. To było w odcinku, jak robiłem carbonara z Wagyu. Także miotełka, gorąca woda, powolutku sobie tu będziemy to podgrzewać. Nie wymyślił pewien Włoch, to jest dawna technika, która się nazywa Bagno Maria po włosku, Bain Marie po angielsku, francuska technika ogólnie. Król carbonary nie wymyślił ją, tylko przywrócił ją do łask, tą technikę. Ja też tak ją robiłem i dzięki temu same jajko, nie wiem czy dobrze to użyję dobrego słowa, pasteryzujesz, że te jajko będzie podchodzi do 80-70 stopni i z pewnością nie będziesz miał salmonelli. Tego ogólnie używa król carbonary w restauracji, żeby nie zatruć ludzi, którzy tam będą jadali. Chociaż może powiem tak, jadłem 100 tysięcy jajek, 100 tysięcy carbonary i ani razu się nie zatrułem, więc moim zdaniem to jest tylko bardziej tak na pokaz, ale okej, jest taka technika, u mnie też możecie zobaczyć.
Zatem dodałem 3 żółtka, dodałem sporo pieprzu, dodałem trochę pecorino, dodałem trochę wody z gotowania i teraz jak to się zacznie mocniej grzać, to będę dodawał jeszcze stopniowo trochę oleju. Będę kontrolował też pirometrem, kiedy uzyskamy mniej więcej 65-70 stopni, bo wtedy powiedzmy to już zacznie się powoli ścinać. Ten sposób jest pod kątem bezpieczeństwa i kontroli chyba najlepszy, bo tutaj praktycznie się nie da zepsuć, w sensie da się zepsuć, bo możecie to się zagapić i tak dalej, ale macie mały ogień, woda podgrzewa bardzo. Nie da się zepsuć, bo tutaj jak tak robicie, to nigdy wam się nie zetnie jajeczko. I z tym też, no tak nie do końca się zgadzam z tobą. Powoli. To tak na dobrą sprawę naprawdę trzeba by się postarać, żeby to zepsuć. To jest w ogóle fajny patent do wszelkiego rodzaju sosów. Takie podgrzewanie. Dobra, jesteśmy blisko 60 stopni, dlatego dodajemy stopniowo trochę oleju, który jest oczywiście podgrzany w mikrofalówce, żeby był ciepły. Proszę ja was. Jak ktoś nie ma pirometru, to oczywiście robicie na oko. Po prostu obserwujecie, jak zaczyna się zagęszczać, delikatnie pienić. I na dnie, nie dopuśćcie, żeby na dnie zaczęło się robić, wiecie, skorupa, bo to znaczy, że już jest za późno. Więc mieszajcie i wyczuwajcie moment, żeby to zaczęło się emulsyfikować. I wtedy jest gotowe. Jest blisko 65, zobaczcie, jak się zagęściło. I to jest ten moment, w którym trzeba to zdjąć z gazu, żebyśmy się tutaj nie zapędzili, żeby nie zaczęło się ścinać. Wyłączyłem ogień, więc już nie powinno być tragedii, ale dałem trochę, widzicie, odsłoniłem, żeby się trochę wystudziło, bo bardzo łatwo teraz to skaszanić na tym etapie, dlatego teraz dajemy makaron. Jak będzie gorący makaron i gorące guanciale i generalnie wszystko będzie ciepłe, to wam się to pięknie powinno tutaj wymieszać i będzie idealne. Zobaczcie, jak pięknie kremowe. Teraz tutaj i zobaczcie, co się dzieje. Kremowiutkie, takie jak trzeba. Jeszcze można, jeżeli chcecie pobawić się trochę w ryzyka, no to jeszcze można lekko bardziej to było przetrzymać, ale mówię, jest szansa. Jest ok, jak najbardziej. Luciano Monosilio byłby dumny z tego, co tutaj zrobiłeś. Brawo. Że zaczęłoby się w pewnym momencie jeszcze ścinać, więc to kwestia wyczucia. Jak zrobicie to 2-3 razy, to już będziecie wiedzieli. Dobra, sprawdźmy, czy dobre. No oczywiście, że dobre. Zgłączale by to nie było dobre, klasyczna wersja. Ja tylko tak przypominam, że w mojej książce jest dział Carbonara 101 i wszystko jest tam opisane. Ale jest jeszcze jeden patent, który właśnie zastosujemy. To jest przepis numer 4 na carbonarę. Ja to nazywałem włoskie sosy bulletproof, czyli sosy, które nie da się zepsuć. I właśnie carbonara jest idealnym przykładem, jak w jaki sposób wykorzystać, powiedzmy, kreatywność i inne rzeczy z kuchni niż tylko bazowe składniki carbonary czy cacio e pepe. Ten patent wymyślił Włoch, który się nazywa Luciano Monosilio, jeśli dobrze pamiętam. Luciano i polega on na tym, że robimy sobie po prostu bezsmakowy kisiel na start. Czyli wlewamy wodę. Okej, wiem, co będzie. Dobra. Starch będziesz dodawał do tego i Luciano Monosilio nie z carbonarą to wymyślił, tylko z cacio e pepe. To nie Luciano wymyślił, pozwól, że cię poprawię, a słabiej jakości restauracje, gdzie no, te umiejętności kucharzy no, nie są na takim poziomie, żeby dało się zrobić za każdym razem trafne cacio e pepe. I do tego dania właśnie zostało to wymyślone, żeby zawsze było top udane danie. Oczywiście można to zrobić, ale to bardziej polecam dla tych, i nie obrażając nikogo, którzy mają dwie lewe ręce w kuchni. Dajemy skrobię ziemniaczaną lub kukurydzianą, jeśli macie taką. Nie ma to znaczenia, chodzi o zagęszczenie. I teraz po co to robimy? Cel jest taki, że jak z tego zrobimy sos do carbonary lub cacio e pepe, próg ścinania się tak bardzo podnosi, temperaturowy, że tu już trzeba się naprawdę, naprawdę, naprawdę postarać, żeby go ściąć. To jest... No powiem tak, jeżeli nie jesteście Krugerem, no to carbonara wam zawsze wyjdzie i tej metody nie potrzebujecie, więc tu bym bardziej powiedział, że to jest... Rozumiem do cacio e pepe, bo dopóki się nie wprawisz, nie jest to takie łatwe danie, jak to wygląda. Ale do carbonary to taki grunt, bym powiedział. Mówiąc kolokwialnie, pancerny sos do carbonary, którego nie zetniecie, chyba że się postaracie naprawdę mocno. To wygląda jak klej na gorąco. Tak, to jest już lekko zastygnięty. Dobra, gotowe. Przelewamy to teraz do słoiczka. No i kisiel gotowy. Ponownie, już się będę powtarzał, znowu pieprz. Znowu pecorino. Znowu tłuszcz. Trochę kajen zrobimy tutaj, żeby trochę przełamać. Dobra. Wiem, że to nie jest tradycyjne, ale troszkę chcę trochę coś zmienić, żeby było inaczej. Bo już się zaczynam nudzić. Włosi teraz płaczą, już policja po mnie jedzie. I teraz kisiel. Właśnie ten kisiel. I będziesz blendował. I teraz zobaczcie, to jest takie sosiwo. Taka zawiesina. I dzięki temu, że tu jest dodany kisiel, to jest taka bariera ochronna temperaturowa. I tak jak mówiłem, ciepła patelnia, wręcz gorąca. Wlewam sos i zobaczcie.
ten sos, będę go sobie nie grzał. Nie zetnie się wam, oczywiście. Na wolnym ogniu. Przy zwykłym sosie do carbonary taki chojrak bym nie był. A tutaj wiem, że spokojnie mam 55 stopni i mogę sobie tak na razie to podgrzewać do, nawet do 60 paru, do 70. I tu się nie powinno nic ściąć. A jeżeli będziecie czuli, że już jest źle, no to dodajecie trochę wody z makaronu i znowu jest git, więc... Powinno się dodać jeszcze trochę wody, żeby to nie było tradycyjny, takie... ale i możecie sobie takie sosy, wiecie, mrozić. Robicie sobie taki sos w blenderze, mrozicie. No, bym już z tym mrożeniem nie był taki bardzo pewien. Potem tylko wrzucacie troszkę, odgrzewacie makaron i macie w 5 minut zrobioną carbonarę. No to jeżeli ktoś nie chce z czegoś takiego korzystać, to po prostu nie wiem, co mam mu powiedzieć. No to jest zajebisty patent na po prostu na ułatwienie sobie życia. No, zaczyna mi się tutaj. Bardziej dla ludzi, którzy, no już mówiłem i nie chcę obrażać naprawdę nikogo, ale... mają dwie lewe ręce w kuchni. Klejać, ale zobaczcie, nic się nie ścina, dalej jest rzadkie. A zwłaszcza do carbonary. Wrzucam makaron. No i okay. Trochę nawet za gęsto jest. Odrobinę. Dawaj wody. Wody. No i okej. Zobaczcie, co się dzieje. Ja to cały czas grzeję. Nic mi się tu nie jara. No i okej, no. Coś pięknego. No proszę bardzo, carbonara na patencie. Pancerny sos, który ciężko zepsuć. Ostatnia carbonara to jest moja ulubiona. Ostatnio robiłem o tym shorta, jeżeli jesteście widzami uważnymi, to już pewnie widzieliście. Dajemy trochę tłuszczu z guanciale oraz wlewamy tam do tego trochę oliwy. Teraz podgrzewamy to i wrzucamy. No, tu nie będę zadowolony, bo dajesz guanciale, gdzie w guanciale już jest czosnek i plus dodatkowo dodajesz teraz czosnek. No, nie jestem tego fanem. Całą główkę czosnku, albo tam z 6 ząbków powiedzmy, zależy jaką macie główkę dużo. I teraz w tym tłuszczu na wolnym ogniu, średnim, to trzeba gotować jakieś 15 minut, żeby czosnek się ugotował, ale nie usmażył. Pilnujcie tego, żeby się nie smażył, bo on nie może być zjarany. Dobra, czosnek jak widzicie po ugotowaniu, 15 minut w wolnym ogniu, jest taki miękki, ale nie spalony. I teraz pyk, wrzucamy to do, oczywiście do czego zgadniecie? Do żółtek. Została nam... oliwa wymieszana z guanciale, czyli piękny, zajebisty, infuzowany czosnkiem tłuszcz. Dodajemy znowu pecorino romano. Tak, zgadliście. Dodajemy kolejną rzecz, bo będziemy teraz podkręcać tą carbonarę. To już nie będzie taka prawilna, bo będę w więzieniu siedział włoskim za to. Brawo. I tu sam powiedziałeś, nie będzie prawilna carbonara. I Adi, za to cię lubię, naprawdę. Nie jest to coś, co bym wypróbował, mimo wszystko, że cię naprawdę szanuję. Obejrzę to, powiem, co myślę o tym. Gusta są subiektywne, więc tobie może to smakować. Ja wolę tego nie próbować. Papryczki włoskie w stylu kalabryjskim. To są takie papryczki, jak sobie chcecie wyobrazić smak, jakbyście jedli enduję, tylko bez mięsa. To jest bardzo, bardzo specyficzny smak. W zależności od tego, jak ostre chcecie to mieć, to dodajcie tyle. Ciekawe, co to jest enduję. Nie wiesz, co to jest enduro? O matko, enduro. O, dobra. Widzę, że będziesz pokazywał. Zobaczcie, kiszka taka. Ale już była ciśnięta do tego. Ale zobaczcie, to jest tak jak chorizo. Zobaczcie, jak to brudzi. To jest włoskie chorizo, można powiedzieć. Najbardziej, najprościej opisując. Zobacz, jak to pachnie. Podobnie jak te papryczki, nie? Na południu Włoch jest bardzo popularna. No, trochę tak. Bardzo tłuste. Bardzo smaczne, więc jeżeli ktoś nigdy nie jadł enduji, to i polecam. I nieapetyczne, to jest chyba surowe w ogóle, więc polecam jednak to najpierw smażyć. Nie jeść tego jak tatar. Dodam jeszcze do tego wody z gotowania makaronu. Blendujemy to. To już jest takie. I teraz dodajemy ten ciepły, mam nadzieję, że jeszcze ciepły olej. Oczywiście nie cały, bo do zawału dostaniecie. Zaśmiałem się sam z siebie, no bo trochę tak jest. 200 ml tłuszczu dodać do sosu. Dobra, trochę wody, co by nam się tu nic nie przyjarało. Z gotowania oczywiście, troszkę makaronu. I dajemy ten sosik tutaj. I mówię tutaj kontrolnie, zawsze trochę wody nie zaszkodzi. Teraz delikatnie to mieszamy. Zobaczcie, jak pięknie, to jest po prostu idealne. Teraz jest idealna konsystencja. No i cyk. Proszę bardzo. Do tego oczywiście co? Guanciale. Fajnie by to było jednak dodać do makaronu w czasie mieszania. Brawo ja. Ale na górę jak damy też się nic nie stanie, prawda? Dobra. Adi, powiem tak. Bardzo fajny odcinek. Mimo, że ludzie myśleli, że oj, gadatek, zaraz nakręci, rozszarpie ciebie. Nie. Dlaczego? Tak jak już powiedziałem na samym początku. Nie okłamałeś nikogo. Nie powiedziałeś, że to są oryginalne, klasyczne wersje, tylko pokazałeś, jak wygląda klasyczna carbonara.
później pokazywałeś, no bym powiedział, że mieszanie, przeplatanie pokazywałeś alternatywną z klasyczną, wersją, bo dzisiaj, tak jak ty robiłeś tą techniką Bagno Maria, robią też brzynie carbonare. Tak, robią tak i to nie jest jakaś nowa technika wymyślona. To już jest stara francuska technika, która była w niepamięci, a we Włoszech właśnie Luciano Monosilio przywrócił ją do życia ponownie. Ja też od czasu do czasu używam, żeby pokazać, na pokaz, ale tak na dobrą sprawę możecie wypróbować. Nie mówię, że nie. Czy będzie kremowa? Będzie kremowa. Oczywiście, że będzie wasza carbonara kremowa. I spokojnie, chłopaki, bo Ady nikogo nie oszukał. Nikomu nie wcisnął kit, jak to kucharz Pascal Okrasa. Cieszę się, że oglądasz moje filmy, bo no, widzę, że makaron też zmieniłeś na dobrej jakości, więc brawo ty. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Po tym, jak wszystko tutaj objaśniłem, nic innego mi nie zostało, jak poprosić was o lajka. Wciskajcie, im więcej, tym lepiej. Jeżeli byłeś nowy, to subskrypcję, dzwoneczek i oczywiście od każdego udostępnienie poproszę, żeby nasze grono rosło i nasz zasięg na tej platformie. Życzę wam miłych świąt, spędźcie je w gronie rodziny i oczywiście mokrego dyngusa wam życzę. Arrivederci, amici!